Panie komendancie, trwa nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej. Ile konkretnie osób potrzebujecie i kto może starać się o taką pracę? Tak, na dzień dzisiejszy potrzebujemy 4 osoby. Kto może się starać? No, muszą spełniać te podstawowe wymogi, które są zawarte w tym zwanym BIP-ie, Biuletynie Informacji Publicznej, no, czyli średnie wykształcenie, ukończony 21 rok życia, niekarana osoba musi być, ogólnie posiadać wiedzę o samorządzie terytorialnym, mieć wiedzę na temat ustawy o strażach gminnych, miejskich, wiedzę o organach administracji państwowej, ale to tylko podstawowa. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jak tu się poruszać w takich obszarach. Natomiast przede wszystkim szukamy ludzi z pasją, bo tak jak mówię, Straż Miejska, służba Straży Miejskiej jest to służba w strukturach mundurowych, wiąże się z różnymi wymaganiami. Natomiast jest to taka misja dla społeczeństwa, bo tak jak tutaj objąłem komendanturę, to zawsze powtarzałem, że naszym pierwszym celem jest pomagać mieszkańcom, udzielać im pomocy, rozwiązywać konflikty, a dopiero później karać. To jest ostatnia rzecz, jaką chcemy robić. Natomiast no, są mieszkańcy, którzy są oporni i musimy też to stosować. Także osoba, która ma taką misję, chce tutaj pracować, bo najważniejsze są chęci, bo jeżeli będzie chciała, to tutaj się wszystkiego nauczy, bo mamy doświadczoną kadrę, która przekaże wiedzę, przekaże informacje. Są prowadzone też szkolenia. Oczywiście zaraz po akceptacji i podpisaniu umowy osoba jest wysyłana na kurs tak zwany podstawowy, gdzie tych pierwszych rzeczy się uczy. Natomiast dalsza nauka jest tutaj u nas na komendzie. Tak jak powiedziałem, atrakcją jest to, że prowadzimy różne szkolenia, jest taki rozwój osobisty, jest możliwość awansu na poszczególne stopnie. Praca jest na pewno bardzo ciekawa. To jest jeden z największych plusów, ponieważ codziennie przychodząc dzieje się coś innego. Także dla osób, które są pełne wrażeń i chcą tutaj nam pomagać i chcą coś zrobić dla mieszkańców, to jest naprawdę, no, jest to duże wyzwanie. Natomiast jest też praca niestandardowa, bo mamy też patrole rowerowe, czyli dla osób aktywnych, jeżeli ktoś lubi uprawiać sport, bo to też jest jednym z wymogów przy przyjęciu test sprawności fizycznej, żeby osoba powiedzmy w podstawowej jakiejś formie mogła się poruszać i miała tą podstawową sprawność fizyczną. Także są patrole rowerowe, są patrole ekologiczne, czyli jest jakieś tam spektrum działań dla każdego. Będziemy to oczywiście po pierwszej analizie takiego kandydata do takich jednostek kierować, czy to będzie właśnie patrol ekologiczny, czy służba prewencji. No i służba prewencji to też się wiąże tak z patrolowaniem pieszym, patrolowaniem na rowerach, także no, praca na pewno bardzo ciekawa, tylko mówię, no to musi być tutaj duże zaangażowanie i chęć od takiej osoby, bo praca jest na pewno trudna, jest pracą ciężką, czasem niebezpieczną. Pracujemy właściwie od rana do wieczora, w nocy też jest służba tutaj dyżurnego. Także no jest praca typowo jak w służbach mundurowych, porównując do policji, po prostu zajmujemy się trochę innymi zagadnieniami, bardziej wykroczeniami, natomiast policja zajmuje się przestępstwami, tym się różnimy, ale sama charakterystyka pracy jest bardzo podobna. Także no, zachęcam te osoby, mówię, to mogą to być też kobiety, ponieważ kobiety też sobie doskonale, mamy tutaj kilka kobiet, które sobie świetnie też daje radę, także nawet nieraz lepiej niż mężczyźni, potrafi takie konflikty rozwiązać w sposób spokojny, naturalny. Także zachęcamy, bo jest to, mówię, jest to też wielka jakaś tam przygoda, nauka, taki trening trochę charakteru, bo mówię, tu się spotykają na co dzień z różnymi sytuacjami nasi funkcjonariusze, także no zachęcam dla osób, które chcą, które mają jakąś taką smykałkę do takiego działania, do podejmowania decyzji, bo tu też jest ważne, żeby umieć szybko podejmować decyzje, które są komunikatywne, które potrafią z mieszkańcami rozmawiać. To zapraszam takie osoby jak najbardziej. Zgłosić się można tutaj za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do działu kadr. Aplikacja trwa do 25 lutego, także tam
jest dokładnie na stronie napisane, jakie dokumenty trzeba złożyć, no bo to jest też istotne, żeby właśnie nie odpaść w tym pierwszym etapie, bo ktoś nie dostarczył jakiegoś dokumentu, także no, apeluję, żeby tam sobie dokładnie to przeczytać, sprawdzić i mówię, zapraszam. Egzaminy są, z dwóch części się składają, jest część teoretyczna, to tak jak powiedziałem, takie podstawowe rzeczy w obszarze tutaj organów administracji państwowej, czy samorządu terytorialnego, czy znajomości naszej ustawy o strażach gminnych. Natomiast druga jest część fizyczna, to jest też podstawowy taki test sprawności fizycznej, bo tak jak powiedziałem, no muszą być strażnicy sprawni, bo różne są sytuacje w trakcie służby, także ta sprawność fizyczna musi być. My też w trakcie później prowadzimy szkolenia z walki wręcz, prowadzimy szkolenia fizyczne, także są już tutaj od 4 lat na bieżąco cały czas sukcesywnie prowadzone. Także mówię, no, zapraszam jeszcze raz takie osoby, czekamy na takie osoby, liczymy, że się zgłoszą tutaj, wspomogą naszą tutaj komendę, bo mówię, no jest dużo ciekawych nowych działów, też powstaje monitoring, także komenda się rozwija. Tutaj z działaniem pana prezydenta wiem, że mają być przeprowadzone też elementy związane z finansowaniem tutaj straży, żeby mają te zarobki sukcesywnie wzrastać, ponieważ na początek na pewno nie jest to najwyższa pensja, natomiast już po okresie tym szkolenia podstawowego pensja wzrasta, także no sukcesywnie tutaj z panem prezydentem jesteśmy mówieni, że będziemy tutaj inwestować, żeby ta straż się rozwijała i żeby strażnicy byli zadowoleni z swoich zarobków, także myślę, że jedno z drugim będzie się fajnie tutaj kumulowało i wszystko będzie stało na dobrej drodze, żeby tutaj nasza straż jak najbardziej się rozwijała, bo tak jak widzę i tutaj słyszę, jest duża zmiana i społeczeństwo inaczej już na nas patrzy, skończyły się te nieszczęsne fotoradary, a zajmujemy się typowo sprawami związanymi z porządkiem na mieście, zabezpieczeniami prez, także pomagamy w różnych rzeczach. No, duży udział był naszych tutaj w dopalaczach, gdzie staraliśmy się tutaj walczyć z tym przykrym zjawiskiem. No, udało się w jakiś sposób, wypleniliśmy to z naszego miasta. Także no, mamy tutaj dużo sukcesów, możemy się popisać i tak samo jeśli chodzi o ekopatrol, o sprawdzanie związane teraz z pieców, jeśli chodzi o smog. Jesteśmy właściwie też tylko jedyną wyspecjalizowaną jednostką, która to może robić, także to jest, mówię, jest dużo, dużo pracy, dużo ciekawych rzeczy, dużo nauki i tak jak powiedziałem, zapraszamy, czekamy.